Założyłem sobie, że w piątek będzie polska muzyka. Dlatego dziś będzie po polsku. Posłuchajcie. Zasypiam jak myszka, cicho i bezszelestnie. Obudzę się we śnie, obudzę się we śnie. Otworzę oczy szeroko i pewnie. Odetchnę z ulgą, poczuję szczęście. Noc kołderką opatuli wszystkie moje dzienne zmory. Słodkim śnieniem mnie znieczuli, oddali potwory. Wyczaruję kształty zapachy. No witam was bardzo ciepło, serdecznie. Tutaj Ziggy z Teksasu nadaje jeszcze ze Spring Branch. Rano, piątek, kiedy oglądacie ten porannik, pewnie jestem już w drodze do tego miasta, którego widok jest za mną na backgroundzie, na podkładzie, ale jeszcze pewnie jestem w trasie. Prawdopodobnie drogę do mniej więcej połowy, może nawet ponad połowę drogi do granicy pokonam ja, kierując autem, a potem zamienimy się z córką. Będę od czasu do czasu prawdopodobnie na Locals nadawał jakieś krótkie sprawozdania. Może mi się też uda na YouTubie, nie wiem, zależy to od tego, jak to wygląda w Meksyku. No, a dziś będzie kontynuacja wczorajszych opowieści o naszych opowieściach. Muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się nagrywa tam z hydroponiki, albo w ogóle z ogrodu. Jakoś wyczuwam tę energię inaczej, ten klimat, nie wiem, czy krążące wokół energie są inne. I jakby tam mi inaczej płynie. A kiedy jestem tu w studiu, nie mówię, że gorzej czy lepiej, ale jest inaczej. Może to dlatego, że widzę siebie, widzę tylko siebie. A kiedy mam przed sobą kamerę w hydroponice, nie patrzę na kamerę, tylko patrzę na otoczenie. O, ciekawy eksperyment, prawda? No dobrze. Słuchajcie, wracając do wczorajszego porannika, w którym mówiłem o tym, jak widzę świat, że wszyscy mamy swoje opowieści, a niektórzy z nas odważają się te opowieści snuć publicznie. Właśnie tacy jak Aszajana, Jurek, Teresa Iguła, ale też wszyscy ci, którzy przedstawiają te opowieści na różne sposoby, na przykład Wingmakers. Owszem, Wingmakers ma bardzo dużo treści tekstowych, bardzo dużo treści związanych z muzyką, obrazami, z medytacjami. I to wszystko jest umieszczone na jednej stronie. Owszem, treści są czytane chociażby przez Eni Czyta, która czyta to na Rumble, ale nie ma kogoś, kto tak jak Aszajana, albo tak jak Jurek czy Iguła opowiadają o tych treściach, nie czytając ich, ale opowiadając. Inaczej mówiąc, przekazują swoje zrozumienie tych treści. To tak na marginesie, bo trochę kusi mnie, żeby opowiadać o tych treściach, ponieważ tam jest bardzo dużo ciekawych elementów. No i warto by je szerszej publiczności przedstawiać. Ja jednak dzisiaj zajmę się innymi treściami, które też są ciekawe, też tworzą wokół tych treści pewną społeczność, a mianowicie jest to opowieść Georgija Stankowa. Pewnie niektórzy z was znają Georgija Stankowa, czy jego opowieści. Ja już o nim kiedyś mówiłem. Króciuteńko o autorze tych opowieści powiem tak. On się urodził w Bułgarii i rocznik jest, on jest trochę starszy ode mnie, 1951 rok, chyba w Płowdiw w Bułgarii. I tam kończył różne szkoły, między innymi szkołę gramatyczną, skończył też szkołę ekonomiczną,
Był dysydentem, więc no, pracował w opozycji i był, trudno powiedzieć, czy ścigany, ale miał przeklapany w tamtych czasach, ponieważ był na celowniku tamtejszych władz. Prawdopodobnie dlatego też uciekł do, czy osiedlił się w Niemczech Zachodnich, tam studiował medycynę. Ma ze sobą kilka fakultetów, człowiek dobrze wykształcony. I tutaj moja uwaga, bo jeśli wpiszecie Georgij Stankow do YouTube'a, to na pierwszym miejscu wyrzuci wam nazwisko w Wikipedii Georgija Stankowa, boksera. To nie są te same istoty. To zupełnie ktoś inny. Co jeszcze o Stankowie? Był aktywnym opozycjonistą, ale potem jak już był w Niemczech, tam również działał jako redaktor programowy Radia Wolna Europa, a potem jako wykształcony medyk założył Instytut Badań Leków. Robił audyty, prowadził statystyki i tam właśnie podczas pracy nad bólem, nad transplantologią, immunologią doszło do pewnego odkrycia. To było z początkiem lat 90. Odkrył to, że grupa polienów, biolodzy będą wiedzieć, ma niezwykłe działanie terapeutyczne w przypadku chorób przewlekłych, na które obecnie nie ma lekarstw. No i odkrył przy tym właśnie dziwne zachowania. Nie wiem, czy to były dziwne zachowania tych polienów, bo tu to jest niedopowiedziane, czy też zachowania ludzi, którym podawano te polieny, ale zachowania były takie, które doprowadziły do odkrycia, jak on sam o sobie mówi, a ja bym powiedział do sprecyzowania prawa uniwersalnego w bionauce i w medycynie. Stankow to rozwinął, no i można powiedzieć, że jakby naukowo próbował udowodnić istnienie duchowości. No i jego opowieść od 1995 roku niezmiennie się rozwija. Warto ją poznać i wiecie, jak to z każdą taką opowieścią, czy to będą opowieści opiekunów, Wingmakers, materiały Ra, czy wiele, wiele, wiele innych opowieści, jak Biblia, czy chociażby tabliczki sumeryjskie. W wielu tych opowieściach znajdziecie wspólne elementy i tu jest ich bardzo dużo, bo wspólne elementy w teorii Stankowa to przede wszystkim obecna fizyka i matematyka, której założenia i teorie stały się podstawą integracji tych nauk, w tym nauk humanistycznych. Stankow wykonał dużą pracę, połączył matematykę, filozofię, fizykę, ale dołączył do tego też teozofię, czyli jakby tą część naukową religii, i gnozę. Założył w latach 90., nie pamiętam, ale to była połowa chyba 95. albo 96. Universal Law Press w Monachium. Napisał wiele książek, napisał wiele artykułów na ten temat i ma swoją stronę internetową, która zawiera ciekawe spostrzeżenia, ciekawe wywiady z innymi ludźmi, jak też ciekawą teorię. No i w tej teorii powstało coś takiego, co jest moim zdaniem warte uwagi, aczkolwiek jak ja już na to patrzę przez pryzmat innych opowieści, to parę rzeczy bym tam zmienił, ale nie będę tego w tej chwili dezawuował, bo uważam, że warto popatrzeć na te treści jako na treści, które można uwspólnić czy też połączyć z innymi treściami, znajdując w nich elementy wspólne. Ta część nazywa się Boska Konstytucja Prawa Powszechnego. On ma takie bardzo naukowe określenia, które mnie czasami przeszkadzają, ale okej, zgadzam się z tym. A więc Boska Konstytucja Prawa Powszechnego. Czym to jest? Otóż jego zdaniem ta konstytucja uznaje i przestrzega aksjomatycznych, naukowych i duchowych zasad
nowej nauki, którą Stankow stworzył. Ta nauka to nauka i gnoza prawa uniwersalnego. My wszyscy dzisiaj poszukujemy tych zasad prawa uniwersalnego i czujemy, że one nie mogą być skomplikowane, że to powinno być bardzo proste, bo czujemy to, że to, co proste, jest prawdziwe. I tak też tam jest. On jakby też podaje jakby wielość zastosowań w życiu ludzkim tego prawa i opracowanie tego prawa znajduje się na stronie internetowej. Ja załączę pod poradnikiem link do tej strony. Na stronie internetowej, która nazywa się, jeden moment, Stankow Universal Law. Wracając do boskiej konstytucji, chciałbym dodać, że Stankow twierdzi, że prawo uniwersalne jest wiedzą o źródle albo o boskości. To zależy tylko od tego, jak ty nazywasz źródło. Boska konstytucja prawa uniwersalnego uznaje wszystkich ludzi za nieśmiertelne, nieograniczone, niezależne, wolne i suwerenne istoty twórcze, które istnieją w nieskończonych wymiarach i rzeczywistościach, a nie tylko na Ziemi. Co jest, i ja tutaj cytuję, co jest swoistym eksperymentem inkarnacji ich ludzkich dusz. Zawsze tworzą z punktu oparcia swoich dusz, świadomie lub nieświadomie, i przenoszą do ludzkiego umysłu wcielonej osobowości. To jest ciekawy punkt widzenia, prawda? Czyli punkt widzenia taki otóż to, że uznaje wszystkich ludzi, ale ja bym tu nie patrzył z punktu widzenia ludzi, ale istoty, istoty źródła. I gdyby to zamienić, to brzmiałoby to tak, że boska konstytucja uznaje wszystkie istoty źródła za nieśmiertelne, nieograniczone, niezależne, wolne i suwerenne istoty stwórcze, które istnieją w nieskończonych wymiarach i rzeczywistościach, a nie tylko na Ziemi, co jest swoistym eksperymentem inkarnacji ich ludzkich dusz. Czyli te istoty stwórcze, istoty źródła, wybrały sobie jeden z eksperymentów na inkarnację w ludzkich ciałach. I dalej cytat. Dlatego wszystkie ludzkie instytucje, autorytety i formy życia społecznego, które roszczą sobie pierwszeństwo, a nawet monopol na interpretację twórczego dialogu i wymianę idei między wcieloną jednostką a jej duszą, zostaną natychmiast i na zawsze zniesione wraz z przyjęciem boskiej konstytucji, ponieważ naruszają zasady uniwersalnej kreacji przedstawione w nauce i gnozie. No i tutaj jakby nauka odnosi się do nauki i gnozy stworzonej przez samego Georgija Stankowa. Cytuję dalej. Obejmuje to natychmiastowe zniesienie państwa narodowego ze wszystkimi jego prawnymi, rządowymi, administracyjnymi, finansowymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi, edukacyjnymi i innymi zbiorowymi formami rządzenia. Ja dodałbym od siebie do tego, że po prostu wygasają wszystkie umowy pisane, niepisane, domyślne i wyrażone literalnie. Wygasają. I dalej cytat. Z tego samego powodu zniesione zostaną również wszystkie religie instytucjonalne. I dalej cytat. Obecna fałszywa nauka i wszystkie filozoficzne i duchowe nauki, które nie rozumieją i nie uznają prawa uniwersalnego, ostatecznie przestaną istnieć w szybkim postępie społecznej ewolucji ludzkości wraz z przyjęciem boskiej konstytucji. I tutaj z tego to wprost nie wynika, z tego ostatniego zdania, ale ja po prostu wyobrażam to sobie nie jako jakiś ustawowy zakaz istnienia takich nauk, filozofii, religii, tylko one wygasną. One wygasną, bo ludzkie istoty już nie będą rezonowały z tamtymi naukami.
I jeszcze dalszy ciąg, to będzie też cytat. Cały czas mówię o pewnej bajce, czy też pewnej opowieści, którą snuje Georgi Stankow, a który moim zdaniem porusza się bardzo blisko ciekawych aspektów Nowej Ziemi. Cytat. Nowy, holistyczny światopogląd nowej nauki i gnozy prawa uniwersalnego będzie jedyną poznawczą wytyczną dotyczącą tego, jak rozumieć i interpretować naturę wszystkiego, co jest i kim naprawdę jesteśmy. W sumie to powinno być bardzo proste, słuchajcie. A żeby pozostawić was w zaciekawieniu, to powiem, że już niedługo ukaże się ciekawy, krótki film, w którym te podstawy będą wyrażone. I cytat dalszy. Pochodząc ze źródła, jest to otwarty system nieskończonej wiedzy, który będzie ewoluował i rozszerzał się wraz z ekspansją świadomości ludzkości podczas procesu wznoszenia się poprzez wymiary. Będzie to także naukowa, teoretyczna podstawa do wprowadzenia nieskończonych nowych technologii wyższego wymiaru, które przyniosą nieograniczoną wolność i dobrobyt wszystkim ludziom. Wdrożenie boskiej konstytucji przez ludność w kraju lub regionie geograficznym jest nieodzownym warunkiem wstępnym, aby ludzie mieli pełny dostęp do nowych miast światła i stamtąd wznosili się do wyższych wymiarów. No i tu jest pierwsza jakby różnica pomiędzy innymi opowieściami, bo jakby opowieści opiekunów, Ligi Opiekunów, opowieści Wingmakers jakby do tego momentu są bardzo spójne. Są drobne różnice, ale jakby nieistotne dla opowieści. Natomiast tu Stankow wnosi element, w którego w większości tych opowieści, które tworzą całą masę tych opowieści, nie ma. Miasta Światła, które no, zdaniem Stankowa są utworzone po to, aby były takim etapem przejściowym dla ludzi, którzy, dla istot, które decydują się pozostawić ziemskie życie na rzecz wzniesienia się do wyższych wymiarów. Będzie to jakby etap przejściowy, jego zdaniem. No i tu jedyna opowieść, która jest jakby spójna z tym, co mówi Stankow, to opowieść Aszajany, opiekunów, w której mówi się również o miastach światła. Tego nie było w książkach Aszajany, ale na ostatnim spotkaniu Jurka z Aszajaną Jurek przekazał, że mowa jest o tym, że są przygotowywane przestrzenie. One będą położone w pewnych odległościach od Ziemi i jakby trudno uznać, że to będą tylko odległości liczone w kilometrach. Ja raczej sądzę, że będą to odległości wymiarowe, inaczej mówiąc tam w wymiarze jakimś. Będą kolejne przestrzenie, Stankow nazywa to miastami światła, w których będzie się przechodziło ten proces przystosowania się do wyższych wymiarów. No, ja domyślam się, że jeśli chciałoby się przejść do wyższych wymiarów, no to musimy przejść jakby ten proces przejściowy. To dla mnie jest jasne. Czy to tak będzie, to pozostawiam wam wszystkim, bo to są opowieści, które wy w swoim wnętrzu, w swoim sercu przyjmiecie lub nie. I w porządku jest to, że ktoś z was, że wielu z was je przyjmie i będzie dążyło w takim kierunku, aby to się zrealizowało. I również w porządku będzie to, kiedy nie przyjmiecie takiego założenia, że miasta światła będą tym miejscem przejściowym. To jest też w porządku, bo słuchajcie, to jest tak jak z tym słoniem. No, jeśli widzisz go od tyłu, to widzisz ogon, a nie trąbę. Chociaż może ci się wydawać, że jest podobny. No i dalej, cytuję.
Tylko kraje i populacje, które głosowały w referendum za wprowadzeniem boskiej konstytucji, będą miały swobodny dostęp do już istniejących nowych technologii wyższego wymiaru, ponieważ przyjęcie boskiej konstytucji zapobiega nadużywaniu takich technologii do mrocznych celów, jak to miało miejsce w historii, w przeszłości ludzkości. I tutaj jest w nawiasie, na przykład na Atlantydzie, a także w innych dziejach ludzkości. No i ja powiem wam tutaj, jakby nie kupuję tego, ale widzicie, to jest moja bajka, moja część bajki i wy wcale nie musicie tak myśleć, bo jakby, jak przeczytam to jeszcze raz, ale zobaczcie, tylko kraje i populacje, które głosowały w referendum za wprowadzeniem DC, będą miały swobodny dostęp do już istniejących nowych technologii. A odpowiedzialność zbiorowa tutaj jest w tym akapicie. No, myślę, że to tak nie będzie działało, że to będzie decyzja na poziomie suwerennej, wolnej, niezależnej istoty źródła. Inaczej mówiąc, być może, że to będzie wyglądało tak, że taka istota się przeniesie w inne obszary, bo będzie miała swobodę przemieszczania i być może, że, no, nie dywaguję, ale tu jakby mi ten element nie gra z moim wnętrzem. I dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać wam, że jak podchodzić do takiej informacji. Nie odrzucać całości takiej informacji, a przyjąć to, co z wami rezonuje, albo to, co jest wspólne dla różnych opowieści, bo z tych elementów, z tych kawałków, tych różnych opowieści rozsianych po całym świecie składamy większy obraz, puzzle. Jeszcze niektóre z tych puzzli nie pasują do naszej opowieści, odkładamy je na bok. I ja odłożyłbym tutaj właśnie ten warunek, że całe kraje ogłoszą referendum i całe kraje na skutek na przykład większości, na przykład jeśli będzie 51% przeciw wprowadzeniu boskiej konstytucji, no to ucierpi 49% innych, którzy głosowali za. I moim zdaniem tak to nie będzie wyglądało. Nie czuję tego tak. Dobra, ale to tylko taka dygresja, żebyście wiedzieli, jak ja myślę, kiedy analizuję różnego rodzaju teorie, opowieści i kiedy wyciągam z nich to, co jest wspólne dla mojego widzenia świata. A dalej cytat. W szczególności kraje, które zniosą obecne konstytucje i zagłosują na nową konstytucję boską, uzyskają natychmiastowy, swobodny dostęp do następujących podstawowych technologii, które zapewnią im nieznaną dotąd wolność i dobrobyt. I tu jest jakby, tu są trzy punkty, które omawiają w szczegółach. I tak się wahałem, czy je wam przedstawiać, ale byłbym nieuczciwy, gdybym tego nie zrobił, więc przedstawię to. Dla mnie one też rodzą moje myśli o tym, czy to tak będzie. No dobra, ale przeczytam. Punkt pierwszy. Tam pojawią się inteligentne, tam, czyli w tych miastach, które od razu zniosą swoje konstytucje i zagłosują na nową boską. Więc tam pojawią się inteligentne pojazdy antygrawitacyjne, kwantowe, do łatwego transportu indywidualnego lub grupowego w dowolne miejsce na Ziemi. Pojazdy te będą oparte na wolnej energii fotonowej, zgodnie z nową nauką, którą opracował Stankow, Universal Law. Dzięki tym pojazdom wszystkie granice i ograniczenia prawne obecnych państw narodowych, na przykład paszporty, zostaną na zawsze zniesione. Ludzie będą mogli latać jak ptaki. Punkt drugi. Astral Card z ochroną duszy dla każdego, która zapewni nieograniczone zasoby każdej osobie zgodnie z jej duchowymi potrzebami określonymi przez jego duszę. Ta nowa technologia za jednym zamachem usunie wszystkie obecne mechanizmy kontroli, wszelkie oszustwa, korupcję, ucisk, niesprawiedliwość, nierówność i manipulacje oparte na obecnym systemie monetarnym Oriona. A nie rozwija tej karty, tej teorii karty, czy też nie przedstawia jej w szczegółach, ja nie znalazłem. No ale może trzeba by się, bo widzę, że teraz tu jest odnośnik jakiś,
a ja chyba go nie zauważyłem, nie przejrzałem. Trzeba by to przejrzeć. I punkt trzeci. Liczne inne zaawansowane technologie, które będą oparte na wolnej energii fotonowej, antygrawitacji i innych nowych, wysokowymiarowych formach wymiany energii, zapewnią nieskończoną obfitość i wolność dla wszystkich ludzi na zawsze. No i teraz to Stankow, tego jest mnóstwo, słuchajcie, to jest materiał, z którego powstało wiele książek, więc ja po prostu zachęcam, żeby wszystkich badaczy, którzy lubią to robić, do tego, żeby się temu przyjrzeli, bo tego jest naprawdę dużo. A ja chciałbym to teraz porównać do pewnie czegoś, co przyszło wam na myśl, czyli do tak zwanego prawa Gesara albo Nesara. Tak, są podobieństwa, ale jakby punkt odniesienia Nesara i Gesara jest zupełnie inny niż punkt odniesienia Stankowa. Stankow zaczyna od fizyki, matematyki, prawa uniwersalnego i na tym buduje te zasady. Natomiast Nesara Gesara zbudowała te zasady na proteście, farmerów, którym zabrały banki wielkie połacie ziemi. Było jasne, że same banki spowodowały ten problem po to, by zabrać te ziemię, w związku z czym farmerzy, taka była geneza Nesary, farmerzy zbuntowali się, a prawnicy, niektórzy prawnicy podjęli rękawice i opracowali prawo, które powinno przyznać rację tym farmerom, zwrócić ich ziemię, zadośćuczynić im. To się rozbudowało do prawa, które nigdy nie zostało ustanowione, prawa Nesara, które miało zwrócić nie tylko ziemię, ale wiele niesłusznie czy też fałszywie wprowadzających praw powszechnych w Stanach Zjednoczonych. Potem powstało prawo Gesara, czyli globalne prawo, które miałoby na celu zwrócić wszystkie niesłusznie zabrane własności, czy to materialne, czy intelektualne, czy też finansowe. I też nie zostało to prawo wprowadzone. I prawo Gesara i Nesara jest kolejną taką opowieścią, która jest opowiadana przez wielu ludzi i jest też tam wiele elementów wspólnych, aczkolwiek Nesara i Gesara są bardzo mocno zawężone, tylko jakby do zadośćuczynienia, do wyrównania pewnego rodzaju krzywd, równego podzielenia majątku, czy też myśli całej ludzkości i tak dalej. Przypomnę jednak, że dzisiaj opowiadamy o tym, o czym opowiada Georgij Stankow, Universal Law, prawo uniwersalne. Bardzo ciekawa teoria, z której można czerpać inspirację do tworzenia naszych własnych poglądów na to, jak ma wyglądać nasze nowe życie. Polecam, żeby nie odrzucać tylko dlatego, że widzicie w nim jakieś różnice, czy też widzicie w nim aspekty, które nie grają dzisiaj z waszym wnętrzem. Nie odrzucaj całości, szukać wspólnych elementów i tworzyć z tego układankę, inaczej mówiąc, te wszystkie kawałki, które znajdziecie również w innych opowieściach, mogą utworzyć bardzo spójną rzeczywistość naszej przyszłości. Tu jeszcze chciałbym tylko na marginesie powiedzieć, że warto by było zajrzeć do takiego dokumentu, który jest na stronie Stankowa, bardzo bogaty. Słuchajcie, to jest, już szukam tytułu, tom pierwszy, prawo uniwersalne. To zostało wydane w języku niemieckim, ale całość tego, bo on wydaje to w postaci książki, ale również ten sam materiał znajduje się na stronie za darmo i można bardzo łatwo go przetłumaczyć przez translatora na YouTubie, przepraszam, na Google. Jest tam ten materiał podsumowany, jest takie krótkie podsumowanie, w której Stankow sam opisuje, dlaczego to zrobił, z czego się to składa, na kim się opierał, między innymi na wykładach Feynmana z fizyki. Więc gratka dla tych wszystkich, którzy mnie słuchają, a jednocześnie
pracują, czy też są aktywni w obszarze naukowym, czyli wszystkich tych, którzy albo są naukowcami, albo ocierają się o naukę. Słuchajcie, przebogaty materiał, do którego warto zajrzeć. I ja tylko bym prosił was, aby nie robić sobie takiego filtra. Naukowcy mają taką tendencję. A czy ten materiał został zacytowany? Inaczej mówiąc, czy był cytowany przez jakieś czasopisma naukowe? Nie, nie był i prawdopodobnie nie będzie, bo on burzy wiele podstaw nauki akademickiej. Więc po prostu zróbcie to z ciekawości, idźcie tam. I ja tu chciałem tylko zacytować jeden moment, bardzo dużo rozdziałów jest. Przedmowa, o, i tu krótki cytat. Jest to oryginalna koncepcja. Ta koncepcja to jednocześnie czasoprzestrzeń i energia. Jej odbiciem jest świadomość. Inaczej mówiąc, on jest, a on mówi ja jestem, a jego odbiciem jest świadomość. Świadomość jest koncepcją pierwotną. Zgodnie z tą zasadą równoważności tworzenia pojęć, pierwotną koncepcję można również nazwać wszechświatem, albo wszystkim, albo kosmosem, logosem, lub, jeśli chcesz, Bogiem. Istota czasoprzestrzeni, energii jest nieodłącznie związana ze wszystkimi innymi koncepcjami, które wyłaniają się z pierwotnej koncepcji jako podzbiory i prowadzą do powstania nauki i naszego zwykłego, codziennego myślenia. Istotę pierwotnego pojęcia można uchwycić jedynie za pomocą zdań pierwotnych, które są również pojęciami. Są to takie zdania jak: czasoprzestrzeń jest dwuwymiarowa, składa się wyłącznie z przestrzeni i czasu, które są względem siebie wielkościami odwrotnymi. Zgodnie z zasadą rozumowania okrężnego, która jest podstawową zasadą formalizmu matematycznego, można je przedstawić jedynie w postaci stosunków. Co więcej, czasoprzestrzeń jest niejednorodna, nieskończona i samodzielna. Składa się z poziomów, a każdy poziom składa się z podobnych systemów. Poziomy i systemy są otwarte i wymieniają między sobą energię i czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń i energia podlega ciągłej transformacji i nie ulega utracie, ponieważ jest samowystarczalna. To tylko jeden akapit tej przedmowy i powiem tak, no, to dla takich, którzy się nie boją sformułowań naukowych i chcieliby przez to przejść. Ja uważam, że bardzo ciekawa teoria, warto to zrobić, warto się z nią zapoznać, a potem wysnuć swoje wnioski. Dzisiaj oglądacie porannik, który nagrałem przed moim wyjazdem w czwartek. W poniedziałek będzie kolejna część opowieści, tym razem wezmę na tapetę Wing Makers. To chyba wszystko na dzisiaj, moi drodzy. No i co? Posłuchajcie ciekawej polskiej muzyki, której już zajawkę słyszeliście. Ja się z wami żegnam, kocham was. Trzymajcie się i do poniedziałkowego porannika. Cześć. Zasypiam jak myszka, cicho i bezszelestnie. Obudzę się we śnie, obudzę się we śnie. Otworzę oczy szeroko i pewnie. Odetchnę z ulgą, poczuję szczęście. Noc kołderką opatuli wszystkie moje dzienne zmory. Słodkim śnieniem mnie znieczuli, oddali potwory. Wyczaruję kształty, zapachy, co przywrócą mnie do życia. I zanim nastanie poranek, będę gotowa z nim do współżycia.
do współżycia.